Cześć kochani, tu Simmes, czyli Simowa Bałaganiara. Słuchajcie, mamy pierwszą śmierć w szpitalu psychiatrycznym. Gertruda umiera ze wstydu. Ja nie wiem, jak to się stało, to znaczy domyślam się, ponieważ Gertruda się zmoczyła i wlazła komuś chyba do toalety. I właśnie nam umiera. Słuchajcie, ja nie wiem, czy uda mi się cokolwiek tutaj zdziałać. I przed chwilą zdobyłam piękność ogrodnictwa, bo chyba bawiła się z naszym nowo wyrosłym krowokwiatem. No, po prostu. Słuchajcie, no zobaczymy. Ja spróbuję ją uratować. Ale nie wiem, czy to mi się uda, bo jak widzicie, Kendra śpi. Ja jej każę wstać. Ale obawiam się, że nic to nie da, że mi się nie uda. Ojejku, to też jest zawstydzone. Chodź tu. Proś o życie. Chodź tu i proś o życie, mówię ci. Proś o życie. Proś o życie. Czekamy, czekamy. Idzie Kendra. Proś go. Może się uda. Może coś się zdziała. Napięcie. Napięcie rośnie. Słuchajcie, ja tu przygotowałam pokój na... Oj, chyba się nie zgodził. O, no przykro mi. Odeszła nieodwołalnie. Nie wysłuchał żarliwych próśb. A tu się Halloween zbliża, słuchajcie. Ja przygotowałam pokój na imprezę halloweenową. I tu się okazuje, że ona się odbędzie. Bez biednej Gertrudy. A słuchajcie, korzystajmy z sytuacji. Co, nie da się z tobą pogadać? No, pogadaj z nami, no. Nie, obraziłeś się, bo cię prosiłam, tak? Dobra, to i co? Nie chcesz z nami... O, czekaj. Przyjazne powitanie. Czekaj, pogadaj z nim, poznajmy kosiarza. Już wykorzystajmy tą śmierć. Słuchajcie, ja nie planowałam dzisiaj nagrywać, także... zobaczyliście, jak Gertruda nam odeszła. A ja nagranie zrobię później, całe. I zrobimy sobie tą imprezę halloweenową, będziemy opłakiwać Gertrudę. A właściwie gdzie jest... jest, dobrze. To się nawet dobrze składa, będziemy mieli... zdobę. Może nas odwiedzi w Halloween jako duch? Zobaczymy. Tak, Kendra sobie pogada tutaj z kosiarzem. Ja dokończę przygotowania do Halloween i widzimy się później. Na razie, trzymajcie się i pa, pa. Tak, kochani, no niestety nasza pacjentka Gertruda odeszła. Tutaj znajduje się jej urna. Zapaliliśmy oczywiście świeczki. Chciałam wam pokazać, jak urządziłam pokój na Halloween. O, tak wygląda. Oj, wiecie co, postawię ściany. Tak wygląda. Myślę, że całkiem sympatycznie. Tak, Kendra zrobiła już dzisiaj jedną dnię i tutaj drugą już zaczęła. Myślę, że ją skończy, zanim rozpoczniemy przejęcie. Tak właśnie myślę, że tak zrobi. Ona teraz przygotowuje posiłek na imprezę. Upiorne ciasteczka. Schowamy je na razie, żeby nam się nie zepsuły. I jeszcze każemy jej coś zjeść na szybko.
bo no nie, no jest głodna, a jeszcze chwilę nam zajmie. Jeszcze trochę czasu nam zajmie przygotowanie wszystkiego. Co prawda Ethel zrobiła lody, z czego się bardzo cieszę. Schowa. Nie, nie, na, nie, ja nie to chciałam. Chciałam dynię wydrążyć. A czy w sumie Ethel wypadałoby jej wydrążyć jakieś epitafium, ale pomyślę o tym i zrobię to. Aha, miałam usunąć łóżko. Oczywiście zapomniałam o tym. Krzeseł nie będę usuwać, bo już w tej chwili jest ich tyle, ile być powinno. Przynajmniej na ten moment, ponieważ kanapa jest trzyosobowa i są dwa krzesła tutaj w kuchni. Więc nie ma problemu. Ja potem wymienię kanapę na podwójną, a popatrzcie, zarobimy trochę. Nie, Jezu, ja jestem już nieprzytomna, słuchajcie, jest dość późno. Zaczęłam nagrywać i oczywiście nie włączyłam. Włączyłam nagrywanie głosu, ale nie włączyłam nagrywania obrazu, więc tak już sobie gadam od 10 minut, czego nie usłyszycie, no bo siłą rzeczy, po prostu musiałam zacząć od początku. No i tyle, tak. Zdobywają wszyscy namiętnie. O, ale fajne ciasto! Patrzcie, jakie świetne! Ząbiowe ciasto. Rewelacja. Schowamy też do lodówki, żeby się nie zepsuło. Na razie. Tak. Tak, zrób jeszcze lody, jedne. Lody właściwie też by wypadało chyba schować do lodówki. Te tutaj. Zielone. Pistacjowe, właśnie. Tutaj trzeba polewę i posypkę wybrać. Weźmy mus czekoladowy i dekoracja. Laski cynamonu, listki mięty. Nie wiem, co pasuje w sumie. To są pistacjowe. Kwiaty nie. Nie wiem. Jakoś tak nie jadam lodów pistacjowych. Więcej opcji? To nie będzie rurka z posypką. O, takie lody. No dobrze. Tu już widzę, Ethel zrobiła sobie lody i sama je zajada. To miło z jej strony. Czemu ty jesteś niewyspana? Ach, brudna jest. Nie rozumiem tego, dobra. Dobrze. Postawimy te drugie lody też tutaj. O, i oczywiście też tutaj. Jezu, co ja robię dzisiaj, ludzie? O mój Boże. Nie słuchajcie. Problem polega na tym, że ja mogę nagrywać dopiero jak jest bardzo późno i wszyscy śpią, albo jak nikogo nie ma w domu. To się ostatnio niestety nie zdarza. No i nagrywam w związku z tym wtedy, kiedy jest późno i jestem skołowana, nieogarnięta i nie wiem, co mówię. Tak, rozmnażaj. A co to jest? Aha. A nie wiem, co to jest, ale to nie jest fajne. Dobrze, tu mamy lody upiorna mięta. Weźmiemy je, posypiemy wiórkami kokosowymi. I dekoracje zrobimy z kwiatów. Będą takie inne. Dobrze. Kendra się kąpie. Tak, Kendra teraz ciągle opłakuje Gertrudę. Wszyscy zresztą to robią. Krowowiat na razie nie jest głodny. Jest godzina 11. To jeszcze chwilę. Jeszcze się wstrzymamy. Kendra tak dokończy. Co ty tu jeszcze masz ugotować? Aha, masz coś zjeść. Tak, bo jesteś głodna. To jest dobry pomysł. O, a co ty tu masz? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Jakaś miska. Miejmy nadzieję, że ktoś to sprzątnie. No, udało nam się stworzyć arcydzieło, więc mamy prawie wypełniony nasz pierwszą aspirację. Tuż wkrótce sobie wybierzemy drugą. No, ale to jeszcze chwilka. Jeszcze troszeczkę będziemy musieli pomalować. Już nam to ładnie idzie, już spokojnie sobie zarabiamy na rachunki, więc nie jest źle. Nie jest źle, nie jest. No, jak ci ta dynka wyjdzie, pokaż. Tak, miałam początkowo darować sobie zakup dodatku, ale ostatecznie stwierdziłam, że
Kurczę, jednak kupię. No już trudno. Odżałuję. Odżałuję, nie kupię sobie kilku paczek chipsów w tym miesiącu. A widzisz, dobra, zjedz tego loda. Nie, jogurt. Myślałam, że to loda chcesz zjeść. No dobra. To nic. A wy dzisiaj oglądajcie te... horrory powinniście oglądać, nie? No właśnie. Kendra, jak tam? Zajadasz? Tak. No, zjesz sobie. Będę tu chciała, żebyś jeszcze zebrała plon, podlała, opryskała. Nie ma co odkwaszać? To dobrze. Nakarmiła, żeby nam nikogo nie zjadła dzisiaj, bo ja bym jednak nie chciała kolejnej śmierci w dzisiejszym odcinku. Idealny odcinek halloweenowy, prawda? Tak, nawet poznaliśmy kosiarza. O właśnie, zaprosimy go na imprezę. Jak się da. Właśnie nie wiem, da się? Mroczny kosiarz? Nie, chyba nie da się. O, Gertrudka. Bo Gertrudka nam odeszła. No trudno. Zupełnie niespodziewanie, naprawdę. Nie sądziłam, że to się wydarzy. No niestety. Wlazła nie w porę komuś do toalety. Tak bywa. Aha, słuchajcie, będziemy tu musieli pootwierać bramy, bo blokuj drzwi. No bo ten, ludzie nam będą przychodzić na imprezę i musimy ich ogarnąć. Dobrze, skorzystaj i jak skorzystasz, to zaczniemy. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. I będziemy. Imprezowa! Będzie impreza! A, czekajcie, chcę zobaczyć tą dyńkę. Gdzie jest ta dyńka? O, żygająca dynia. Dobra. Właśnie, taka żygająca, latająca dynia. Nie wiem dlaczego. Jest jakiś bug i one nie chcą schodzić na dół. Znaczy chcą, ale... trzeba używać tego kodu. Nie wiem, on chyba działa tylko w budowie. No bo ja nie chcę, żeby ona lewitowała. No okej, okay, no w sumie tak, no fajnie, ale ja jakoś tak nie chcę, żeby lewitowała nam dynia w powietrzu. Dlatego dynkę weźmiemy. No, obróć się. Obróć się do nas z przodem, ty. Teraz my ją opuszczę na dół. Kontrol 0. O. A da się ją powiększyć? Będzie taka duża. Dobrze. To fajnie. Okay. Można ją utrwalić. Utrwalę. I zapalę świecę. A co? Nagle będzie pożar. Dobra. Oj, coś się przydzieło. Dobra, jesteśmy w domku. Kendra, 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 co ty robisz? Tak, tu znowu się odstawiają jakieś akcje. Co ty pozujesz przed nim, a on cię podziwia? Tak, dobrze wyglądasz. Świetnie wyglądasz, moja droga. O, tak. Weź się przesuń, bo oglądam. Stara, ty, no przeszkadzasz mi. Stanęłaś mi tu i dupą mi zasłaniasz świat. Zasłaniasz mi świat swoimi czterema literami. Odejdź. Odsuń się. Nie klękaj przede mną, tylko się stąd wynieś. Idź, zajmij się czymś, kobieto. No cóż. Pompki robi. Zajęła się czymś, robi pompki. Okej, okay. Kendra, gdzie ty jesteś? Tak, robimy imprezę halloweenową. Chociaż jeszcze nie Halloween, ale co tam? Przyjęcie domowe, czarno-biała, impreza kostiumowa. O mój Boże, jaka ja dzisiaj jestem nieogarnięta. Upiorne przyjęcie. Tak. Gospodarz Kendra. Nie Ethel, Kendra. Kendra. No bo i tak tylko nią mogę. Gość. Nie, wróć. Wróć. Oni wszyscy są gospodarze. Wszyscy są gospodarze. Nie ma tak dobrze. Gość.
Zapraszamy małego. Ojejku, tylko ich. Aha, bo ona tylko ich zna. O, tylko ich tu dwoje tutaj. Ja mam nadzieję, że oni przyjdą. Nie, to słuchajcie, to nie, to zrobimy inaczej. Kendra będzie tylko tym hostem. A reszta będzie tym. Reszta będzie tutaj zaproszonymi gości. Żywieniowca i miksologa sobie darujemy. A właśnie, nie postawiłam im tych drinków. To się zaraz naprawi. Słuchajcie, zaraz wracam i przygotuję tutaj jeszcze, bo no totalnie zapomniałam o tych drinkach. Dobra? Zaraz będę. Okej, kochani, jestem z powrotem. Wprowadziłam drobne zmiany w postaci baru. I jak widzicie, wszyscy się już poprzebierali. Moim zdaniem po prostu wyglądają przeuroczo. Och, i tutaj zobaczcie, jak się z Kendrą dobrali, z Travisem, jak miło. Co ty, ducha, zobaczyłaś? Nie. O, Dix jest smutna po zjedzeniu lodu. Biedactwo. No dobrze. Pogadaj sobie z nim, co? A w ogóle kto to? A to gość, Hilario. Nie, Hilario? Aha, bo tak, bo oni wszyscy są gośćmi. Hilario, pięknie wyglądasz. W ogóle nie wiadomo, kim jesteś. I Matt też. Rewelacja. Derek. No, czad. Dobrze, co my tu mamy zrobić? Aha, mamy poprosić o przysmaki. Poproszę o rzeźbioną dynię. Tak, Travis, odkryłeś, że jest kosmitką. Przysmak? Ale ja mam poprosić o przysmaki. Więcej opcji, przyjazne. Zapytaj, rozmawiaj o kostiumie, poproś o przysmak. Gdzie? Ojejku, co ja robię? To nie ty masz to robić, tylko bez sensu. Dobra, Kendra, to z... poproś o przysmak go. Ty, a ty jak zdobyłeś mój punkt majsterkowania? Ty, gdzie ty jesteś? Robiąc dynię? Maspo? Okej, nie wnikam. No dobrze. Poproszę przysmaki. Rozmawiaj o kostiumach. Tak, pogadaj z nim. I jego też poproszę przysmak, co? Więcej opcji przyjazne. Poproszę przysmak. Ktoś sobie potańczył, jak miło. Och, a tu się tworzy dynia. Wykonaj złośliwe interakcje. A to małe nie przyszło, bo jest... Nie przyszło! Cześć, dzieciaku! Pochwal mu kostium! Wypij drinka. Tak, przygotuj drinka. Jakiego sobie zrobimy? No, nie mamy za dużego wyboru. Ostre skrzydełka nie będą. I dla kogo my możemy być niemiły? Niemili? Z kim mamy kiepskie interakcje? Nie, ze wszystkimi mamy dobre. Ja nie chcę być niemiła dla młodego Sławomira. Gdzie ty jesteś? Ani tutaj, dla Travisa też nie chcę być niemiła. No ale no dobra, będziemy złośliwi. Więcej złośliwe. Psikus. A, robimy psikusy. Psikusy możesz robić. Nie przysmak. Psikus. Robimy psikusy. Słuchaj. Małemu też. Mały wygląda bosko w tym przebraniu. Złośliwy psikus. Tak musimy trzy zrobić. A, psikusuj, psikusuj. Chociaż ty jesteś taka mało rozbawiona trochę. Rzeźb w dyniach. O, tu mamy dynię. Co mamy zrobić? Oglądać, tak? Obejrzyj. Ja ją przeniosę. Będzie dynia lewitująca, no już trudno. Możesz ją roztrzaskać, jak ona lewituje? No, dynia. Nie mogę jej jakoś tak ustawić rozsądnie. O tu. Ojejku, jaka brzydka. No, ale lewitująca dynia. Możesz ją obejrzeć, tak? Obejrzyj ją.
Gadasz sobie. No super, myśliwe interakcje mamy. Mamy, o matko boska, wszyscy się nie lubią. O, tu się tworzy kolejna dynia, super. Super, super, że robicie dynię. Bardzo się cieszę. A co to? Upiorne psoty, spłatałem fikus. Nie słuchajcie, ja to dzisiaj po prostu nie mogę się wysłowić. Weź Kendra, przysmak jak skończysz. A ty się chyba dobrze bawisz. Och, jeszcze zdobyłaś kolejną umiejętność. No dobra, słuchajcie, no mamy święto, nie? Niech będzie. Dixie. Daj Dixie przysmak, bo ona jest taka coś nie tęga. A ty to miałaś wypić, kochanie. Bo ci zaraz Dixie to wypije. No oczywiście, że tak. No dobrze. Dobrze wypiła, niech jej będzie. Oglądasz dynię? Tak? A ty byś do nas wyszła, Gertruda. Nie? Mogłabyś przyjść, ale to w nocy dopiero. No dobra. A jeszcze, tak, on rzeźbi w dyniach, to nam się powinno zaliczyć. Ty idziesz dać tego Gertrudzie. Dobra. To też nam się zaliczy, słuchajcie. Ale tak coś słabo to. Niby wszystko pozaliczaliśmy, a to tak dopiero tyle. Dziwne, nie? Mówmy głośniej. A i weźmy straszne piosenki. Słuchaj. Strasznej muzyki. No przecież, nie? A tu oglądamy... Nie ma tu horrorów. A co ty taka jesteś rozbawiona? Aha, zjadłaś tego. Nie mogę. Słodkie to jest. Powiem wam, że mi się podoba ten dodatek. Uważam, że jest za drogi, ale w ogóle to mi się podoba. No dobrze. Zobaczcie. Haha, mamy złoto. Ciekawe, co wygramy. No dobrze. Oj, kolejna dynia komuś nie wyszła. Biała dynia kot. Czy my możemy takie dynie, które stoją tak bez sensu, roztrzaskać? No, nie białą. Tam się mi podoba. Roztrzaskaj tą brzydką. Chcę zobaczyć, bo jeszcze nie widziałam, jak roztrzaskują. Upiorne przyjęcie kompletne, słuchajcie, udało się nam. Hej ho. Upiorne przyjęcie by się szło. Pożegnaj, och, już idziesz. No to na razie. Mogę zostać trochę dłużej. Nie? Bo my tu jeszcze trochę poimprezujemy. Co się będziemy ograniczać jakoś tam niepotrzebnie? Ja bym chciała ten. Chciałabym, żeby ona wyszła i założyła na głowę dynię. A tu się tworzy kolejna. O, i Kendra jeszcze żarcia nie spróbowała. To Kendra za chwileczkę sobie zje tego torta, o ile coś zostało. Kendra, gdzie ty jesteś? Przestań słuchać. Idź roztrzaskaj dynię, bo chcę zobaczyć, jak to się robi. O! Tak! Roztrzaskałaś dynię w powietrzu. Super. Ciach. Trach. Trach, fach. Fajnie wygląda jako ta czarownica. Ale się dobrze bawisz, dziewczyno, widzę. No super. Rzeczywiście, szczególnie kiedy ta dynia wisi w powietrzu. Spoko. Kendra zdobyła trzeci poziom złośliwości. No pięknie, wyrzuć to. Nie lubimy lewitujących śmieci. Weź sobie jeszcze przysmak. O, lody nam się zepsuły. Te też. No dobra, Kendra nie zjadła nawet. Ale reszta zjadła. Dark Vader płacze po Gertrudzie. To jest urocze, Hilario. Czekaj, a można... O, prawda. A w ogóle opowiedz jakąś historię. O. Zajęcia grupowe, opowiedz historię w grupie. Straszna opowieść, znikająca, podciska dłoń. Opowiedz wszystko. Wystraszyło cię.
O, jaka ty jesteś pewna siebie. Patrzcie, patrzcie państwo. Czy oni sobie powychodzili? Ktoś wyszedł, jest poza domem, bo ja muszę to zablokować. Wyjątku z wyjątkiem Kendry. I z wyjątkiem Larry. Kogo? Cirbella. Co, opowiadasz mu tą historię? Nie, tylko gadasz z nim. Nie powie się ducha. Znowu nie przyjdą posłuchać. No, dobra. Nie. I co mają cię w tyłku? W tyłku cię mają, nie chcą cię słuchać. O, przyszli. O, to patrzcie, Hilario zarobił podczas swojego dnia wolnego, jak miło. Ja. Tak, i wtedy wszystkie pająki poszły do nawiedzonego lasu i spotkały dziecko zombie. I przyjechał jeździec bez głowy i porwał dziecko zombie. I pająki nie wiedziały, co mają zrobić, więc pobiegły za jeźdźcem. I uratowały dziecko zombie, tak, które potem zjadło je wszystkie. Ale nie wiem, co ten hak tam ma. Tak, podobało im się. Wiecie co, ja im chyba zostawię tak ten pokój, on mi się tak podoba. Zostawię na jakiś czas, niech sobie tak będzie. Dobrze, słuchaj, udało ci się to przyjęcie, moja droga. Dobrze, to zjedz sobie jeszcze tego ciasta, weź kawałek, bo... No, bo tak, bo właśnie to masz, to zjedz. Szkoda wielka, że nie można zadzwonić do posiada. Ale weźmij mu SMS-a. A, ktoś mi się odezwał na Skype'ie i mi grę zminimalizowało. Ale już jestem z powrotem. Tak, Kendra sobie zje. Kendra sobie zje. Czemu ja ją to przypiszę? Nie chciałam jej to przypisać. Wciągnie sobie ciasto. I będzie się już powoli zbierała. Spać! Wszyscy się już będą zbierać. Skorzystamy sobie. Weźmiemy szybki prysznic. Tak. I będziemy lecieć na górę. Łóżko usunęło mnie, tak? Mam nadzieję, że nie zajmą nam wszystkich łóżek. Wspaniały pokaz świetlny. Rozbita dynia. Wszystko jest ozdobione. Świetnie opowiedziana historia. No, słuchajcie. Dzisiejsze przyjęcie. Stypę po śmierci Gertrudy. Uważamy za udaną. Tylko, no, niestety Darth Vader jest niepocieszony i bardzo, bardzo tęskni za Gertrudą. Dobrze, moi drodzy. Ja się z wami w tej sytuacji żegnam, życzę wam upiornego Halloween i do zobaczenia wkrótce.